Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. W naszym studiu jest ksiądz profesor Witold Kawecki, autor książki Rzym, moje miasto. Dziś nasze porankowe drogi będą prowadziły do Rzymu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. To nie jest książka o tym, na której stacji metra wysiąść, żeby dotrzeć do Koloseum. Czym więc jest, do jakiej podróży zaprasza ksiądz profesor czytelników? Podtytuł też mówi wiele. Najpierw może tytuł. Moje miasto. Rzym, moje miasto. To jest osobisty przewodnik, chociaż oczywiście jest na tyle profesjonalny, że zawiera wszystkie ważne miejsca w Rzymie. Co więcej, nawet ci, którzy mieszkają tam lat 30, odkryją coś nowego. Docieram też do miejsc nieznanych. Natomiast z całą pewnością podtytuł tłumaczy jeszcze wiele. Obok tego subiektywnego takiego potraktowania, ja sam jestem przewodnikiem dla Państwa, a żyłem w tym mieście wiele lat, więc troszkę go rozumiem, to ten najpiękniejszy przewodnik nie oznacza, że najpiękniej napisałem przewodnik o Rzymie. Oznacza on, że wyciągam wszystkie piękności tego świata, a więc piękność starożytną, średniowieczną, barokową, jakąkolwiek, także współczesną. Próbuję pokazać bowiem sztukę Rzymu i to w najszerszym tego słowa rozumieniu, architektoniczną, malarską, freskową, rzeźbiarską, budowlaną, wszelaką, więc dlatego To jest taka różnica może w stosunku do innych przewodników o Rzymie. A czy można powiedzieć, że Rzym nie ma dla księdza profesora tajemnic? Czy nie ma? Ma. Ja ciągle go na nowo odkrywam i fascynuję się nim. Wielu ludzi Rzymu nie lubi po prostu ze względu na tłok, na harmider, na chaos, na brud też, który powiedzmy szczerze zalega tam, zawsze zalegał od XVI wieku. Mnie to specjalnie nie przeszkadza. Nawet emigracja żyjąca na ulicach, jest to ciężkie, a ostatnio konfrontacja z oddziałami wojskowymi, które pilnują wszystkich historycznych obiektów. Zdążyłem się do tego przyzwyczaić. Rzym zawiera w sobie mnóstwo tajemnic dla samych Rzymian. Coraz to rzeczy nowsze się jednak jeszcze odkrywa, albo też odnawia to, co już dawno było odkryte. I wtedy tłumnie nawet Rzymianie idą, żeby zobaczyć, jak to dzisiaj w scenerii nowej wygląda. Więc to jest takie fascynujące, kiedy się widzi całe rodziny Rzymian, Włochów, Rzymian, którzy chodzą po galeriach, po obiektach muzealnych. Coś niezwykłego. Tego w Polsce na taką skalę absolutnie nie mamy. Prosty człowiek, robotnik, który podziwia i tłumaczy żonie fresk w kościele. Widziałem to dziesiątki, setki razy. I to ze znawstwem, bo podsłuchiwałem jednym uchem, co jej tłumaczy. To jest coś dla mnie rewelacyjnego i to jest wskazaniem, żebyśmy coraz bardziej w tym kierunku szli także w Polsce. A Rzym może przytłoczyć, jeśli nie wiemy, po co tam przyjechaliśmy? Tak, może nawet przerazić. Znam wielu kolegów, którzy są niby edukowani także, czy koleżanki i ludźmi w materii, że tak powiem, czy teologicznej, czy historycznej, czy artystycznej i oni są przerażeni Rzymem, oni nie rozumieją Rzymu. Takie pierwsze wpadnięcie do Rzymu i zetknięcie się z byle jakim hotelem, z słabym transportem, z cwaniactwem kelnerów w restauracji. Rzymianie generalnie są mało grzeczni, chyba że wejdzie się z nimi w kontakt. Są zepsuci turyzmem, zepsuci milionami ludzi, którzy przyjeżdżają. Nie zależy im, nie szanują ich, są opryskliwi, źle tłumaczą, albo w ogóle nie tłumaczą, podnoszą głos. To są te minusy, o których specjalnie w książce nie piszę, ale skoro pani mnie już o to pyta, to rzeczywiście nie wolno się tym zrazić, bo wszystko to, co najpiękniejsze, czeka nas potem. A nie ma takiego miejsca na świecie i mówię Państwu bez przesady, tu żadna nie jest przesada w tym, co powiem. To jest jedyne niepowtarzalne miejsce na świecie, gdzie styka się cała nasza cywilizacja, starożytność głęboka, grecka i rzymska, bo Grecy przejęli, bo Rzymianie przejęli od Greków prawie wszystko, więc dotykamy tutaj pierwszych kościoła starochrześcijańskiego, dotykamy wieków średnich w ogóle europejskiej cywilizacji, dotykamy fantastycznego renesansu, choć pewnie Florencja bardziej niż Rzym, dotykamy absolutnie baroku w najczystej formie Berniniego, dotykamy także współczesności, to jest centrum katolickie świata, chrześcijaństwa, to jest centrum artystyczne, to jest centrum historyczno-antyczne. No cóż by tu wymienić, do tego jak się dołoży świetny klimat, do tego jak się dołoży otwartość ludzi, bo w sumie to jest miasto bardzo takie kosmopolityczne, otwarte także na emigrację, do tego jak się dołoży znakomitą kuchnię włoską i parę jeszcze innych elementów, taki luz blues, który się czuje po prostu w atmosferze chodzenia po rzymskich ulicach, no to nie ma takiego miasta. Nie znajdziemy nigdzie takiego miasta z taką atmosferą, z takim klimatem, dlatego jest niezliczona ilość
filmów zrobiona o Rzymie, w Rzymie i turyści mimo słabej obsługi i takiej nonszalancji Włochów zalegają, także w pandemii, bo zdjęcia do tej książki, których w większości autorem jestem też ja, zrobiłem w czasie pandemii ostatniego roku, kiedy książka już była napisana, a zrobiłem 3,5 tysiąca zdjęć, z których tylko około 100 weszło do książki, to i tak dużo, no ale to mogłem się przyglądać także Rzymowi w czasie pandemii, też zalegały tłumy, może poza muzeami. A z księdzem profesorem było tak, że Rzym to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy od kolejnego? Raczej tak, bo ja przyjechałem do Rzymu raz drugi z młodzieżą i byłem zachwycony, to jeszcze w czasach komunistycznych, w latach 80., no bo musiałem być zachwycony światem, który zostawiałem w Polsce szaro-brudnym, komunistycznym. Nie zwracałem uwagi na wszystkie detale takie też negatywne. Natomiast potem w 89 roku, czyli jeszcze także za czasów komunistycznych, wyjechałem na studia i wtedy ten przeskok między Rzymem a Polską był ogromny, dzisiaj go nie widać. Więc ja byłem właściwie zawsze wielkim fanem Rzymu, a ponieważ jestem też fanem sztuki i podróżowania, no to nie mogłem być zawsze zaprzyjaźniony, z miłością podchodzić do Rzymu. A no właśnie, jeśli chcemy zrozumieć coś ze sztuki, to musimy być w Rzymie. No takie porzekadło panowało zawsze wśród artystów światowych, że jeśli chcesz cokolwiek w sztuce zrozumieć, zresztą zdaje się o tym pisze, to nie możesz nie pojechać do Rzymu. Proszę sobie wyobrazić, że w XVI wieku Polacy nagminnie jeździli do Rzymu. Jak? Tego do końca też nie wiemy. No konno, na piechotę, jakiś sposób. Natomiast od XVI wieku Rzym był drugą stolicą Polski. Uważany za kulturową, duchową, religijną, zresztą mamy na to tysiące przykładów, też te poloników, których jest mnóstwo w Rzymie. Więc w związku z powyższym to nie była trudność i Rzym był zawsze pochłaniany przez ludzi, zresztą nie tylko Polaków, z całego świata i też świadczy o tym ta miłość niektórych ludzi, też liczba literatury światowej na temat Rzymu. Akurat nie ja z nią miałem kontakt, nawet pisząc tą książkę, ale w ogóle przez te lata spędzone w Rzymie, ja jestem kilkakrotnie w roku w Rzymie, tak czy siak, nie mieszkam już tam, ale ciągle jestem z racji naukowych czy z racji innego rzędu, najmniej turystycznych pewnie ostatnio, ale no to jest wyjątkowe miasto i miejsce, gdzie warto zawsze dojechać. Przyzwyczailiśmy się do takiego myślenia i mówienia, że jeśli chcemy przemierzać miejsca ważne dla początków chrześcijaństwa, to musimy być w Ziemi Świętej. Ale przecież i Rzym jest takim ważnym miejscem. Właśnie tak też piszę we wstępie, bo książka zaczyna się wstępem, dlaczego warto pojechać do Rzymu. I pisze, że tak naprawdę to jest taki trochę wyjazd jak do Ziemi Świętej. A dlaczego? No bo dwaj giganci jakoś tego nie zawsze składamy ze sobą. No Piotr to Piotr, ale umyka nam, że święty Paweł także spędził jakiś czas w Rzymie i te dwa filary kościoła absolutnie mają dwie potężne bazyliki, świętego Pawła za murami i świętego Piotra na Watykanie, ale też cała historia, którą opowiadam, rzymskie drogi Piotra, ale wcześniej jeszcze, w pierwszym rozdziale już opowiadam rzymskie historie świętego Pawła. I to, co jest takie zaskakujące, kiedy pytam ludzi, czy ktokolwiek wie, kojarzy, co to są tre fontane, czy fontanny, czy źródła, miejsce, w których ad aqua salvas, nazywane troszkę na obrzeżach, ale to nie są obrzeża Rzymu, to jest Rzym ciągle, ostatnia stacja metra, ale nie szkodzi, to jest miejsce męczeństwa świętego Pawła. Świętego Pawła, a pochowanie, czyli tam, gdzie stoi dzisiaj bazylika San Paolo Fuori di Mura, świętego Pawła za murami, to jest inna bajka, to jest coś innego. Wszyscy turyści jadą do bazyliki świętego Pawła, która jest fenomenalna, ale pamiętajmy, że po pożarze w XIX wieku to jest XIX-wieczna bazylika z elementami, które ocalały. Natomiast w tre fontanne, czy źródła, gdzie są trapiści francuscy, gdzie jest przepiękny, naturalny park, gdzie jest cela świętego Pawła, gdzie jest droga męczeństwa, gdzie jest kościół, gdzie był umęczony i gdzie są trzy kościółki właściwie, plus klasztor. Niezwykła atmosfera przyrody, duchowości, ikonostasów, które też tam można nabyć i tak dalej. I likworów przepięknych, wspaniałych, produkowanych przez trapistów i różnego rodzaju innych pamiątek. No coś fantastycznego. No i kto to wie? Prawie żadna wycieczka, pielgrzymka w ogóle nie zahacza, choćby o taką historię czy fontannę. Więc święty Paweł, ja go próbuję pokazać także zdjęciowo dokładnie tę drogę świętego Pawła i świętego Piotra. I to jest tak, jakbyśmy trochę pojechali do Ziemi Świętej. Nawet co więcej, święty Piotr emigrował bardzo szybko z Jerozolimy do Rzymu, bo wiedział, że centrum świata nie jest Jerozolima, w tamtego świata. I tam
Ewangelii Jezusa nie da się głosić światu całemu, więc kilkadziesiąt lat spędził w Rzymie. Święty Paweł tudzież to samo, on nie pochodził z Jerozolimy, tylko z Tarsu, miał więc bliżej, był obywatelem rzymskim. No ale ci giganci chrześcijaństwa, Piotr i Paweł, generalnie prowadzili działalność ewangelizacyjną w Rzymie, dlatego jadąc do Rzymu, choćby już z tego powodu, stykamy się z tymi filarami. Dwaj wielcy uczniowie Chrystusa przebywali w Rzymie w tym samym czasie, oni się spotkali? No tak. I tu jest poważne pytanie, moim zdaniem nie, ale to jest tylko moje skromne zdanie. Próbuję o tym tłumaczyć dlaczego. Są legendy, które mówią, że jeden i drugi został wrzucony do więzienia mamertyńskiego, takie słynne więzienie. Święty Piotr na pewno. Są też tam freski Piotra i tak dalej, najstarsze możliwe, które też Państwu przywołuję swoimi fotografiami. Natomiast jest wielce mało prawdopodobne, żeby się spotkali. Nic na ten temat nie ma i niemożliwe, żebyśmy nie mieli literatury, jakichkolwiek źródeł, bo źródła są obfite, dotyczące chrześcijaństwa w Rzymie. Natomiast nie ma takiego spotkania, więc myślę, że o dziwo, bo to jest przedziwna rzecz, no ale to się mogło zdarzyć, dlatego, że to czyli były... Czyli trochę byśmy chcieli, żeby oni się spotkali. Tak, bardziej byśmy chcieli. Niektórzy, ci, którzy twierdzą, że się spotkali w więzieniu mamertyńskim, to bardziej chyba kierują się pragnieniem niż rzeczywistością. To właśnie w Rzymie tworzyli najwięksi artyści wszechczasów, między innymi Caravaggio, zaraz o nim chwilę porozmawiamy, czy Michał Anioł. Dlaczego? Tu mieli wsparcie, tu byli otoczeni przestrzenią twórczą? W XVI wieku, XVII jeszcze bardziej, Rzym był stolicą malarstwa, stolicą sztuki w ogóle i to światowej. Więc nie było człowieka, który do Rzymu nie chciał przyjechać, nie mógł przyjechać i nie próbował przyjechać. Dlatego też proszę sobie wyobrazić, na początku XVII wieku, a więc w czasach, w których żył i tworzył na przykład Caravaggio w Rzymie, było w Rzymie około 2500 artystów z całego świata, którzy żyli razem, żyli w jednym regionie pod Trinità dei Monti, pod wzgórzem Pincio, na w stosunkowo niewielkim 5 kilometrów kwadratowych powierzchni, no i tam tworzył. Tam mieszkali, tam mieli pracownię, tam żyli, tam, prowadzili frywolny styl życia i tak dalej. Czyli wokół 1600 roku, roku jubileuszowego, do którego to do Rzymu przyjechało co najmniej 500 tysięcy pielgrzymów, a Rzym liczył wtedy 100 tysięcy mieszkańców. Więc może pani redaktor sobie tutaj przeliczyć, jakim popularnym był Rzym, skoro na jeden rok jubileuszowy przyjechał do Rzymu 5 razy więcej ludzi ze świata, niż mieszkańców liczył Rzym sam w sobie. Więc ci artyści absolutnie nie tylko, że przyjeżdżali na chwilę, przyjeżdżali na lata, zostawali, mieszkali, tworzyli, pracowali, no bo to było centrum kulturowe i artystyczne świata. Poussin, Lorrain, Francuzi, przecież zamieszkali, umarli, są pochowani w Rzymie i wielu, bardzo wielu innych, o których nawet nie wiemy, ja tu próbuję niektórych przywoływać w swojej książce i pewnie w następnych też to będę jeszcze czynił, więc absolutny hit światowy, który oddali dopiero później impresjonistom francuskim i awangardzie nowojorskiej w XX wieku właściwie, ale w XX wieku jeszcze zasłynął Fellini, czyli kinematografia, światowej sławy reżyser, a Hollywood na chwilę przeniósł się do Rzymu, dzięki między innymi Mussoliniemu, o dziwo, bo Mussolini zbudował miasteczko filmowe, Cinecittà, pod Rzymem i to miasteczko już za jego czasów, w przeciągu tam kilku lat wyprodukowało 300 filmów. Dzisiaj to są, idą w tysiące. Oczywiście ono nie ma już takiego znaczenia, jakie miało. Tym niemniej, to wybudowanie przed wojną przez Mussoliniego tego Cinecittà sprawiło, że potem w latach 60. największy hit świata to był Rzym, artyści amerykańscy, Via Veneto, wszystkie te słynne nazwiska, no ale przede wszystkim był Fellini, niezwykły, niesamowity, który stworzył mnóstwo filmów, także Roma, Wieczne Miasto, no sporo filmów o samym Rzymie, kiedy opowiada z ironią, sarkazmem, ale z miłością prawdziwą, prawdziwej historii Rzymian. I chociażby przedostatni Bond też ma swój ważny epizod w Rzymie. Właściwie duży epizod jest w Rzymie, tak. Bond ma, ale te wszystkie historyczne filmy, ale też z takich Sorrentino ostatnich filmów, które zostały nagrodzone Oscarem, jest w całości poświęcony Rzymowi. Ja o tych filmach też piszę, więc Państwo będą mogli sięgnąć także, zawsze to jest taką moją naturą, że we wstępie już pokazuję filmy o danej rejonie, o której opisuję,
sobie, żeby się naoglądać najpierw, zobaczyć, wejść do internetu, spróbować namierzyć ten film, potem zupełnie inaczej się to ogląda. Ja Państwu przyznam szczerze, podchodząc do tematu, do nowej książki, ja sam powracam do wielu, wielu filmów i je oglądam, żeby złapać atmosferę miasta. Mimo, że ja je już dawno wielokrotnie widziałem. To bardzo dobrze robi, artystyczne ujęcie filmowe także. Caravaggio, ten niespokojny duch, ja go, mogę powiedzieć, pokochałam jego twórczość dzięki książce księdza profesora. Tę książkę bardzo polecam. On szokował Rzymian, współczesnych sobie? Caravaggio szokował i nie. Powiedziałbym tak, dzisiaj przesadzamy troszkę z tym. Caravaggio kryminalista, Caravaggio ateista, Caravaggio największy awanturnik świata. Nie, jego zachowanie standardem nie odbiegało od wielu zachowań. Oczywiście, że był schizofreniczny, że modlił się, chodził na Eucharystię, na 400 godzin nabożeństwa, jednocześnie z szablą rozbijał się po ulicach o kobiety Rzymu. Ale to czyniło też wielu innych. Dlaczego przyszedł do historii? Bo dramatycznie skończył się jego pojedynek, który nikogo nie zamierzał zabijać, ale zabił swojego Tomazoniego przyjaciela, kolegę. To był przypadkowa śmierć, a jednak za nią była kara śmierci. On musiał uciekać i musiał traumę przeżywać, wyrzuty sumienia i ciągle się chował. W związku z tym z tego się stworzyła taka narracja, że był jakimś ewenementem. Nie był, bo skoro trzymał z papieżami, z generałami zakonów, z kardynałami, z królami, oni rozdrapywali jego za życia, jeszcze jego obrazy. Wszyscy chcieli mieć Caravaggio aż po ostatni dzień. Był już bardzo znanym dla Caravaggio. Do Rzymu w jego własnych czasach przyjeżdżało sporo znakomitości artystycznych, między innymi Rubens. Po co przyjeżdżać i zobaczyć, jak maluje Caravaggio? Więc to była wybitna postać już wtedy i uznana, że pokręciło mu też trochę życiem. No to zrobiliśmy z niego trochę kryminalistę, nigdy nim nie, do końca nie był. Bo trochę wtedy fascynuje pewnie bardziej. A Michał Anioł nie chciał pomalować sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Tak, nie chciał, dlatego że on, jak pani zobaczy, głównie był i czuł się rzeźbiarzem i tylko to, co musiał, to wykonał, zrobił zresztą to fantastycznie, bo był człowiekiem renesansu, tak samo dobrze konstruował architektoniczne obiekty, których jest mnóstwo w Rzymie, jak malował, jak rzeźbił i jak pisał sonety. Jego sonety są naprawdę znakomite, więc to był genialny w ogóle człowiek. Ja jestem pod urokiem Michała Anioła, większym niż pod Leonardo da Vinci, czy kimkolwiek innym. Osobiście mam jakąś stymę, jakieś uczucie do niego ważne, istotne, artystyczne. Michał Anioł tak naprawdę był rzeźbiarzem i nawet te jego obrazy w Sykstynie, wszystkie je przywołuje, wszystkie dzieła Michała Anioła przywołuje, bo są w tej książce rozdziały właśnie Rzym Michała Anioła, Rzym Rafaela, Rzym Berniniego, czy Rzym Rafaela. No więc pokazuje, że malował, nawet jak malował, to są postacie rzeźbiarskie, to są takie trochę twarde, właśnie rzeźby pomalowane, ale na tyle genialne, że nikt by nie ugiął się przed nim. Owszem, nie chciał malować, bo się nie czuł kompetentny, a był kompetentny, choć jak dziś spojrzymy na freski 40 lat wcześniej wymalowane w Orvieto w katedrze niejakiego Signorellego z Cortony rodem, no to on bije na głowę Michała Anioła. Michał Anioł mógł je oglądać i nawet naśladować, bo były 40 lat wcześniej. Zapraszam Państwa z moją pewnie przyszłą książką już do Orvieto i do tych fresków niezwykłych Signorellego. A wyjazd do Rzymu bez zatopienia się w tamtejszą kuchnię traci sens? Jasne, że traci sens. Bez picia kawy na ulicach kilka razy dziennie na stojąco w barze. Bez picia wody na każdym zakręcie. Jest tak znakomita, że nigdy nie kupiłem lepszej wody w żadnej najlepszej produkcji świata. Woda rzymska jest wodą z gór, płynących często akwaduktami, które budowali w starożytności przed Chrystusem jeszcze, sprzed drugiego wieku przed Chrystusem. Proszę sobie wyobrazić, jest tak znakomita, że żadne miasto na świecie nie ma tak dobrej wody. Rzym bez kuchni włoskiej, kuchni rzymskiej wprost, bo są też i takie dania typowo rzymskie. Wśród tych ruin, tego brudu, turystów włóczących się, kotów, psów i szczurów, czasem tak, że nie widać ich aż tak bardzo. Koty tak. Proszę Państwa, Rzymianie są narodem stadnym, żyją na ulicy głównie i to się też historycznie tłumaczy dlaczego, więc to jest fantastyczna rzecz, także kuchnia włoska. Ksiądz profesor Witold Kawecki, autor książki Rzym, moje miasto, najpiękniejszy przewodnik, był gościem poranka 7:09. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, no i koniecznie trzeba się wybrać do Rzymu. 7:09. To był...